Tell me the story of how he was discovered. Proszę powiedzieć, jak zostałeś odkryty. No to już taka znana historia, jak zacząłem boksować. Byłem kiedyś chuliganem piłkarskim. Biłem się na stadionach i tak poszedłem na trening bokserski, nieświadomie swojego w ogóle, że to trening bokserski. I w tym miejscu był trening pięściarzy i tam trenował chłopak w koszulce Krakowi, czyli przeciwnej drużyny, której ja byłem, tak, kibicowałem. No i wleciałem na stadion i od razu mu bomba. No i wtedy to trener zobaczył i kazał nam ubrać rękawice. No i tak się zaczęła moja przygoda z boksem, czyli nie przez przypadek, teoretycznie, ale to ja wierzę w przeznaczenie. It's a known story. When I started boxing, that was at a time when I was a hooligan, soccer hooligan, and I started fighting in the soccer stadiums. And I went for the boxing training. I was unaware that this was actually boxing training. And in that place, there was boxer training was taking place, and so there was a guy who was training wearing the Cracovia shirt. He was from the opposing team, the team that I was rooting for. And I jumped onto the stadium and I started hitting him. And then the coach saw that, and he told us to put on the gloves. And this is how my story with the boxing started. That was by accident, theoretically speaking. But now I believe in my destiny. I'm just confused. Where did the fight with the opposing fan happen? Can you just ask him? Do końca nie rozumiem. Gdzie ta walka z tym, na boisku. Na boisku piłki nożnej, gdzie oni mieli rozgrzewkę, rozgrzewali się. I tam wleciałem, po prostu dostał strzała i trener nas wziął na salę. I na tej sali od razu mieliśmy walkę, którą wygrałem i trener wtedy podniósł mi pierwszy raz ręce do góry i zachęcił mnie do uprawiania tej dyscypliny. I powiedział, że jak będę trenował, przykładał się, to po roku czasu zdobędę mistrza Polski, a zdobyłem go po 3 miesiącach treningu, po 4.